Siemanko, z tej strony wasz wujek Kubańczyk. Obiecałem wam ten film, w którym wyjaśnię, co teraz będzie dalej, jak to wszystko będzie wyglądało. Odniosę się do kilku sytuacji, odpowiem na kilka pytań, które na pewno bardzo czekacie, więc nie będę już przedłużał i zaczynamy. Zacznę od startu, jak to wszystko się zaczęło, jak poznałem chłopaków, jak zaczęła się moja przygoda z YouTube'em, z muzyką. Więc może od tego ostatniego. Z muzyką jestem związany od dziecka. Zaczynałem lekcje śpiewu w wieku chyba 6 lat. Wtedy chodziłem do takiego młodzieżowego domu kultury w Stargardzie, gdzie w takim dziecięcym zespole rozwijałem swoją pasję do muzyki, szlifowałem swój wokal. Potem zaczęła się przygoda z gitarą, zacząłem grać na gitarze, potem jeszcze klawisze. No i tak to wszystko się potoczyło, że gdzieś założyłem kapelę rockową. Jak dobrze poszukacie na internecie, to na pewno znajdziecie filmy mojej kapeli, gdzieś tam jak graliśmy na festiwalach. No a potem co? No a potem zacząłem robić bity. No i wróciłem do ulubionego gatunku w moim życiu, do hip-hopu. A potem zacząłem robić bity. No i tak się zaczęła przygoda z nawijaniem również, no bo kiedyś od dziecka słuchałem gdzieś tam muzyki Pei, Don Guraleska, jeszcze wcześniej gdzieś Paktofoniki, czy nawet Leroya. To były gdzieś tam te moje ulubione klimaty. No i wróciłem potem do tworzenia hip-hopu. Gdzieś ta muzyka zupełnie się zmieniła, powstały nowe style. Ja też zacząłem się bawić autotunem, chociaż wcześniej gdzieś tam na freestyle'ach zawsze z ziomeczkami u mnie na osiedlu nawijaliśmy sobie w piwnicy. To była... No, nie było takiego spotkania z ziomalami, żebyśmy się nie spotkali przy piwie czy gdzieś i nie rzucali freestyli. No i zacząłem robić tą muzykę. No i tak się fajnie rozwinęło, że zrobiłem kilka kawałków. No i też powstał kawałek Lady Punk, który stał się hitowy, przez który zaczął mnie rozpoznawać więcej osób, przez który napisały o mnie pierwsze portale hip-hopowe. I to było przed dołączeniem do Marka, do Kamerzysty. Ten kawałek zrobił już 2 miliony wyświetleń. No i nagle... miałem zagwozdkę życia. Zadzwonił do mnie Kamerzysta. Jak się poznałem z nim? Przez Olejnika. Olejnika znałem już dużo wcześniej niż chłopaków. Jeszcze jak zaczynałem tą moją przygodę z rapem, no to Olejnik załatwiał mi granie supportów. Czyli to jest support, to znaczy, że grasz koncert przed gwiazdą, tak jakby rozgrzewasz publikę przed gwiazdą. No i znałem wtedy Olejnika, troszkę imprezowaliśmy. No i wiadomo, że Olejnik tam działał z chłopakami, więc dał numer do Kamerzysty. I Kamerzysta zadzwonił do mnie któregoś dnia. No i powiedział, że chce się spotkać, bo chce porozmawiać o muzyce, że on też chciałby tworzyć muzykę. No dla mnie to był szok. Wyobraźcie sobie chłopaka, który jest na etacie zatrudniony. Dodatkowo coś tam robi, jakieś swoje rzeczy, żeby mieć ten pieniążek. I nagle dzwoni do ciebie największa gwiazda internetu. Byłem w szoku. No i spotkaliśmy się z Kamerzystą u mnie w studio. Ja troszkę tam złożyłem sobie takie prowizoryczne studio w domu. Gdzieś tam za ciężko zbierane pieniądze. Bardzo ciężko na to pracowałem. Zawsze chciałem mieć studio w domu. On do mnie przyjechał. Porozmawialiśmy. Powiedział mi, że chciałby, żebym mu pomógł w tworzeniu muzyki, że możemy zrobić własne studio profesjonalne, żebym pomógł mu troszkę w pisaniu tekstów, no żebym nauczył go ogólnie, żebym był takim nauczycielem, jeżeli chodzi o rap. No i tak zaczęliśmy fajnie współpracować, czego efektem jest nasza płyta. Można powiedzieć, że nasza wspólna płyta, ponieważ razem ją realizowaliśmy, ale to jest oczywiście płyta Kamerzysty, ja też tam się udzieliłem na kilku kawałkach. No i tak to wychodziło, ja siedziałem długimi godzinami w studio, robiłem te kawałki, miksowałem, masterowałem. No ale właśnie, byłem bezradny. Wiecie dlaczego bezradny? Bo w pewnym momencie dopadło mnie coś takiego jak taka totalna bezradność, ponieważ wcieliłem się, żebyście mnie poznali, wcieliłem się w rolę ochroniarza. Na początku w ogóle nie odbierałem tego tak, że to może mi dać jakieś złe efekty, że to może źle na mnie wpłynąć. No ale z biegiem czasu moja rola była odbierana za bardzo na poważnie. Musicie pamiętać, że filmy, które nagrywaliśmy na kanał Marka czy kanał Kamerzysty, miały swój scenariusz. I my wiedzieliśmy wcześniej, co będziemy grać, jak będziemy to odgrywać, jakie teksty powiemy. No i właśnie każdy mnie odbierał jako tego ochroniarza, tego głupkowatego ochroniarza, a nikt jeszcze wtedy nie wiedział, że to ja stoję za całą muzyką, za całymi projektami muzycznymi, za miksem, masteringiem, za tym, żeby to dobrze brzmiało, za niektórymi tekstami. I dopadła mnie taka właśnie bezradność. No ale zaczęło się to fajnie rozwijać i cieszę się, że przyszedł taki dzień jak dzisiaj, w którym mogę wam o tym wszystkim opowiedzieć. No ale nastała również inna sytuacja. Ja wyjeżdżam do Warszawy.
Kamerzysta nagrywa na swój kanał, a Marek nagrywa na swój kanał. Pytacie, dlaczego tak się stało, czy jest jakaś spina, czy ktoś się pokłócił, ktoś kogoś pobił. Nikt z nas w ekipie nigdy nie podniósłby na siebie ręki. Zawsze staliśmy za sobą murem. Wiem, że chłopacy są też smutni. To nie jest do końca coś, czego każdy chciał. No ale takie jest życie i może tak musiało się po prostu to potoczyć. Po płycie Kamerzysty chcieliśmy troszkę ocieplić ten wizerunek chyba Marka, bo też najeżdżaliście na Marka kiedyś w internecie, jak zaczynał się content, kiedy to Kamerzysta jeszcze mieszkał w shopie, a to wcale tak nie było. Marek nie jest złym chłopakiem. Po prostu to była odgrywana rola. Marek też przyjął ogromny hejt na siebie i też z tym walczył. Ja też to poznałem, każdy z nas to poznał, bo hejt w internecie stał się coraz bardziej popularny i ludzie, nie wiedząc, że to jest typowa reżyserka, po prostu wyzywali nas często, tak jak wam przed chwilą przytoczyłem, tak? Moja rola ochroniarza i za to byłem wyzywany, a tak naprawdę po prostu musiałem jakoś się pojawić na tym kanale i tylko dlatego stałem się ochroniarzem na jakiś czas. No teraz już wiecie, że to ja stoję za muzyką, że ja mam swoje numery, w których w sumie opisuję wam moje życie. Jestem w szoku, jestem wdzięczny, bo nigdy nie spodziewałem się, że moje kawałki zrobią kiedykolwiek takie liczby, jak na przykład Zwykły Chłopak, który w 5 miesięcy zrobił 18 milionów wyświetleń. Moje kawałki grają w radiu, w telewizji. No to jest niesamowite. Jestem bardzo wdzięczny chłopakom, że po prostu mogłem ich poznać, że mogliśmy współpracować. Jest mi smutno, bo to jest jeden z moich ostatnich filmów w tym studio, które w sumie tworzyłem z chłopakami, ale też sam swoimi rękami, bo wszystkie gąbki, które widzicie, za cały sprzęt dobierałem ja. Gąbki kleiłem, kiedy chłopaki byli na jakimś wyjeździe. I zawsze było tak, że po prostu mieliśmy tutaj swoje takie miejsce, no w którym działo się dużo fajnych rzeczy, dużo złych rzeczy, ale tak jak wam powiedziałem, zawsze każdy z nas stawał za sobą murem. I mam wiele pięknych wspomnień i jest mi bardzo smutno, że po prostu, że to wszystko kończy się. Jak będzie wyglądała teraz moja współpraca z Kamerzystą, z Markiem? Nie wiem. Wiem na pewno, że będziemy robili muzykę dalej. Jeżeli chłopaki chcą, to zawsze mogą na mnie polegać. Będą nagrywać w studiu, będą mi wysyłali do Warszawy ślady do miksu, ponieważ tam też będę miał swoje studio. Ponieważ na tym polega moja praca, ja będę miksował te kawałki. I na razie tak będzie wyglądała współpraca. Jedno jest pewne. Już nigdy razem nie zobaczycie nas na filmie. Jedyny film, jaki ostatni nagraliśmy, to dzisiaj z Kamerzystą. Ale to zobaczycie u niego na kanale. No smutno, że tak to się wszystko kończy w takich okolicznościach. Ja już od 2 miesięcy wiedziałem, że prawdopodobnie przeprowadzę się do Warszawy. Że tam będę kontynuował swoje życie, tam jest więcej możliwości, więcej ludzi związanych ze środowiskiem rapowym. Po prostu jest to dla mnie jakaś furtka do kariery jeszcze większej, szczególnie, że teraz pracuję nad płytą. Poznałem w Warszawie wielu raperów, no i najważniejsze, poznałem też Olę, a jak wiecie, miłość nie wybiera. I wbrew wszystkim opiniom, które tam gdzieś są w internecie, a i byłem w związku, to nie wiecie jak jest. Więc nie będę tego komentował, jesteśmy szczęśliwi, mam nadzieję, że będziemy cały czas już szczęśliwi, mamy wspólne pasje, świetnie się dogadujemy, no i takiej kobiety szukałem w życiu, dlatego serce nie wybiera, przeprowadzam się do Warszawy, żeby tam kontynuować swoją karierę muzyczną, bo taki już był plan od początku, jak rozmawiałem z Kamerzystą w lutym tego roku, kiedy go poznałem, to wiedzieliśmy, że jak moja kariera się rozwinie, to prędzej czy później po prostu ja pójdę w swoją stronę. A filmy, na których byłem aktorem, to była świetna przygoda w moim życiu. Co wam mogę powiedzieć? Jest mi naprawdę smutno. Ciężko mi się to nagrywa. Na moim kanale będą pojawiały się jakieś vlogi, takie daily vlogi z Warszawy, z mojego życia, ze studia. Będę nagrywał też poradniki, w których będę opowiadał wam, jak miksować, masterować kawałki, jak działać w niektórych programach, na niektórych wtyczkach. No i to chyba wszystko. Bardzo dziękuję wszystkim fanom kanału Kruszwil, kanału Kamerzysta, za to, że tak fajnie mnie przyjęliście.
za to, że mogłem przeżyć tyle pięknych chwil, tyle śmiesznych chwil. I na koniec jeszcze raz chciałem wam powiedzieć, że nie ma żadnej spiny,